Konrad Łęcki, reżyser filmu Wyklęty. Jak doszło do produkcji tego filmu? O, to jest etap, kilka etapów na to się złożyło. Bo to jest pana scenariusz. Tak. Najpierw napisałem scenariusz. Później udało mi się zebrać koło siebie taką grupę zapaleńców, którzy chcieli zrealizować ten projekt. Wśród tych osób znalazł się Marcin Kwaśny, który grał w moim filmie dyplomowym wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać o tym projekcie, rozmawiać coraz więcej i doszliśmy do wniosku, że spróbujemy doprowadzić do jego realizacji. No i tak kroczek po kroczku. Nie było to proste, ale jakoś nam się udało. Pan jest po Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Tak. I wcześniej realizował pan etiudy, też poświęcone też tematom historycznym. Tak. Zrobiłem kilka etiud, takich krótkich metraży, które zahaczały właśnie o temat stanu wojennego, o temat Katynia. Nawet udało mi się popełnić jedną etiudę 40-minutową, całą w języku łacińskim, gdzie wszyscy aktorzy grali po łacinie. Była to akcja, żeby było śmieszniej, działa się w starożytnym Rzymie, chociaż wszystko było oczywiście nagrywane w Polsce. Dzięki temu też ćwiczyliśmy warsztat wszyscy, uczyliśmy się siebie nawzajem, jak pracować, prawda, z kamerą, jak szlifować swoje umiejętności. Wracając do Wyklętego, to jest historia oparta na motywach życia Lalka. Powiem tak, to jest historia oparta na motywach życiorysów kilku wyklętych, którzy rzeczywiście istnieli. Wydarzenia przedstawione w filmie miały rzeczywiście miejsce. Film był realizacyjnie bardzo trudny. Pracowaliśmy często po 8-10 godzin na mrozie, ponieważ to jest bardzo szeroki film. To nie jest film, który się dzieje w trzech pomieszczeniach, tak? Tylko staraliśmy się, żeby wyglądał naprawdę możliwie jak najszerzej. No i kilkuset statystów, kilkudziesięciu aktorów na planie, no więc to jest duży wysiłek. Tak? A na czym panu najbardziej zależało w momencie, kiedy pisał pan ten scenariusz? Żeby pokazać człowieka, dlatego że często popełniany jest błąd w filmach historycznych, gdzie zbyt dużo się poświęca miejsca przekazowi ideologicznemu w filmie, natomiast widza najbardziej interesuje człowiek jako człowiek. Staram się pokazać, że żołnierze wyklęci byli ludźmi przede wszystkim. Owszem, walczyli o swoje sprawy, ale generalnie były to osoby, których dramat życiowy był naprawdę warty ekranizacji, dlatego że ci ludzie przeszli gehennę, ich rodziny również. W związku z tym tak naprawdę życiorys każdego z nich to jest temat na osobny film. Ja chciałem zrobić taką kompilację, żeby pokazać to w skali takiej poprzez indywidualnego bohatera, pokazać całość złożonego tego zjawiska, jakim była walka w latach powojennych o niepodległość Polski. Jaką cenę ci ludzie musieli zapłacić za swój wybór, za swoją postawę. A jednocześnie przecież ci wszyscy ludzie mieli jakieś swoje też życie. Mieli kobiety, które kochali. Mieli dzieci, mieli rodziny, mieli rodziców. I ta zemsta, która na nich spadała, bardzo często dotyczyła właśnie tych najbliższych. Czyli chciałem pokazać po prostu tych ludzi poprzez pryzmat ich osobistego życia też. Nie tylko jako tych, którzy z bronią w ręku walczą z okupantem, ale ludzi, którzy mają swoje dylematy, nie są wolni od błędów, bo też popełniali błędy. W takich warunkach to normalne. I taką część najbardziej ludzką ich jesteśtwa chciałem pokazać. To było dla mnie jakby najważniejsze. I jakiego człowieka pan pokazuje w Wyklętym? Takiego, jak niestety była sytuacja z większością z nich, otóż bardzo samotnego przede wszystkim, ponieważ ci, którzy zostali z bronią najdłużej, oni tak naprawdę walczyli w osamotnieniu. To były takie przypadki, że właściwie samotnie ukrywali się w jakichś bunkrach, ziemiankach, lasach. To nie był tylko Lalek, bo Lalek ukrywał się akurat najdłużej, ale takich żołnierzy, jak on było, przynajmniej kilkudziesięciu, którzy samotnie, bez żadnego wsparcia, później zostali sami, koledzy zginęli. I fascynowało mnie w nich to, jak silną psychikę musi mieć taki człowiek, który nie dość, że musi cały czas uciekać, ukrywać się. Swoje dziecko widzi gdzieś tam z lasu, w dalekiej przestrzeni, bo nie może mu kobieta dziecka własnego pokazać, bo byłyby z tego tytułu szykany. Więc jakimiś musieli być ludźmi, żeby to wszystko jakoś psychicznie wytrzymać, przetrwać.
no i toczyć tą swoją walkę, którą toczyli, tak, próbować, a przy tym próbować pozostawić w sobie człowieczeństwo. I myślę, że to jest najbardziej fascynujące w historii właśnie żołnierzy wyklętych. Nie zaprzepaścić swoim ideałom, ale jednocześnie pozostać człowiekiem przy tej sferze zupełnie takiej ludzkiej, tak, gdzie jednak po tylu latach ukrywania się różnie się może człowiek zachowywać. Kiedy pan po raz pierwszy dowiedział się o żołnierzach wyklętych? No, już dosyć dawno, ponieważ ja akurat się interesuję historią. Ja oprócz szkoły filmowej skończyłem prawo, więc siłą rzeczy historyczne tematy są na prawie. Interesowałem się już tym w liceum. Czytałem dużo książek Armii Krajowej, o II wojnie światowej, zresztą nie tylko generalnie książki historyczne, a ponieważ w ostatnim czasie na naszym rynku sporo się pojawiło wydawnictw poświęconych żołnierzom wyklętych, tym samym miałem taką możliwość, aczkolwiek ja już na ślady żołnierzy wyklętych trafiałem w publikacjach jeszcze z tamtego systemu, ponieważ w tych oficjalnych wspomnieniach partyzanckich, bojowników z Armii Ludowej i Gwardii Ludowej tak zwanych, bardzo często przewijała się nazwa NSZ, gdzie oczywiście byli ci ludzie wyzywani jako faszyści, od czci i wiary, tak. I zaczęło mnie to interesować. I jak się pojawiły później już te książki, których wcześniej nie można było pokazywać, to miałem okazję porównywać te same sytuacje opisane w jednych książkach i w drugich, jakżeż różne były to często relacje, prawda? To było fascynujące, te same wydarzenia. Bo pan na koncie ma sporo scenariuszy. Jakie tematy pana interesują? Znaczy, generalnie interesują mnie tematy oczywiście historyczne, niekoniecznie dotyczące II wojny światowej, ale mamy... Czego dotyczą te scenariusze? W tysiącletniej historii naszego kraju jest tak dużo momentów, że można, wolałbym może nie mówić o tych scenariuszach, bo tak dokładnie, bo jednak chciałbym je spróbować zrealizować. Jaki będzie pana następny film? Znaczy, trudno mi teraz przesądzać, czy w ogóle jakiś będzie następny, bo zobaczymy, jak się przyjmie Wyklęty. Natomiast jeżeli by się udało, że można spróbować podejść do jakiegoś następnego tematu, chciałem zekranizować książkę, nie ukrywam. Jest to taka książka Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. To jest historia Jana Piwnika Ponurego, postaci bliskiej memu sercu, ponieważ pochodzący z mojego regionu świętokrzyskiego, z Kielecczyzny, który stworzył tutaj na naszej ziemi oddział Armii Krajowej. W 1944 roku zginął pod Jewłaszami, cichociemny. No, naprawdę postać arcyinteresująca. Książka znakomita Cezarego Chlebowskiego, nieżyjącego już niestety, ale syn Cezarego Chlebowskiego, Tomasz, przekazał mi prawa do książki, do ekranizacji, z czego się bardzo cieszę, bo warto, myślę, tą postać przypomnieć i przypomnieć w ogóle Armię Krajową w takim właśnie książkowym, trochę reporterskim wydaniu. Bardzo, bardzo dynamicznie napisana książka. Myślę, że można ją fajnie zekranizować. No, niesamowite, bo mam taki przebłysk w ogóle też. Bardzo moja mama była zafascynowana tą książką, bardzo. I pamiętam wiele, wiele lat temu usiłowała mnie zainteresować wtedy, kiedy w ogóle człowiek ma zupełnie inną perspektywę życiową. Znaczy, środowisko właśnie żołnierzy Ponurego obejrzało mój film o Katyniu, ponieważ mieli obawy co do ekranizacji, ponieważ pojawiło się kilka filmów w ostatnim czasie, które jednak pokazały Armię Krajową w złym świetle. W związku z tym były pewne obawy, żebym ja też nie zrobił jakiegoś, nie próbował sobie robić skandalem, po prostu nazwiska skandalem na szyldzie Armii Krajowej. Więc zobaczywszy mój film o Katyniu pod tytułem Premortem, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Ponurego jednogłośnie powiedziało, żebym to zrobił, także się cieszę. No bo to jest dla mnie taka też nobilitacja. Zresztą nie ukrywam, że mój dziadek walczył w tych oddziałach, w związku z tym... W oddziałach Armii Krajowej. Tak, i w tym okręgu. Mam łzy w oczach. Co tu jest takiego... Co poruszającego? Znaczy, pana serce. Wie pani co, bo ja miałem okazję tych ludzi jeszcze poznać, zobaczyć, tak? No, rozmawiać z nimi. Tych ludzi, no szkoda, że to się wszystko tak późno dzieje, bo dla tych ludzi to byłoby, myślę, takie zobaczenie takiego filmu takim zadośćuczynieniem, bo jednak tych ludzi po wojnie zgnojono, no sobie trzeba powiedzieć jasno. No i teraz wreszcie jest okazja, no ale ci ludzie mają po 90 lat, ci, którzy żyją, bo większość już nie żyje, prawda, więc to wszystko się dzieje za późno, no i mam taką świadomość tego, no nie wiem, czy zdążymy, ale myślę, że nowe pokolenie dzięki tym filmom może po prostu poznać ich historię i to jest dla mnie wartość najcenniejsza, no, tak bym to określił.
A taki moment, taka scena, która pana najbardziej dotknęła, uderzyła w momencie, kiedy przedzierał się pan przez te wszystkie zapisy? Znaczy, mogę powiedzieć tak, jeśli realizowaliśmy Wyklętego, ekipa najmocniej przeżywała te sceny w katowniach, bo my kręciliśmy w autentycznych katowniach ubeckich, gdzie jeszcze w paru miejscach była krew na ścianach, w związku z tym no, czuło się tam ten klimat, to co się tam działo. Było niesamowite, bo później w tym samym budynku mieszkali ci ubowcy i ich dzieci tam trzymały konfitury, znaczy i ich rodziny trzymały konfitury w tych pomieszczeniach. To jest niebywałe. No w dalszym ciągu się tak dzieje. Jest bardzo wiele tutaj w Warszawie takich miejsc, piwnic, domów. Tak jest, ja nie wyobrażam sobie. Tam wie pani, tam jak się wchodzi, to już to czuć, że tam coś się działo złego. I jeszcze mieszkać nad tym, a jeszcze trzymać tam przetwory spożywcze czy rowerek dziecka, to jest niebywałe dla mnie, że to trzeba mieć w głowie, żeby się tak zachowywać, wiedząc, co tam się działo. Bo przecież ci ludzie wiedzieli, bo jeśli ktoś mieszkał nieświadomie, to oczywiście nie, ale tam akurat mieszkały rodziny tych ludzi, którzy dokonywali tych czynów. W związku z tym, no jak tam byliśmy, a spędziliśmy dużo czasu w tych miejscach, to cała ekipa, nawet ludzie, którzy nie za bardzo interesowali się tym tematem, bo nie wszyscy się tym interesują. Ekipa techniczna niekoniecznie musiała mieć wiedzę na ten temat, aczkolwiek większość wiedziała, bo świadomo miałem bardzo ekipę, ludzie wiedzieli, jaki film robimy i się poświęcali bardzo dla niego. W związku z tym to było takie przeżycie no, niesamowite, kiedy się widziało te rysy na ścianach, tak? To odliczanie dni, albo tam krew, albo taki ktoś wyrzeźbił wizerunek Matki Boskiej. No i obok jest taka dziura w ziemi, odpływ na krew, tak jak ich tam bili, to tak... To jest mocne. No i wydaje mi się, że udało się to w filmie pokazać. No, mam nadzieję, mam nadzieję. A jak pan dobierał aktorów? Pisząc scenariusz, nie ukrywam, już miałem typy. Wiedziałem, kto będzie grał którą postać. Tak? Tak, tak, tak. Wiedziałem przede wszystkim, kto będzie grał głównego bohatera. Wojciech Niemczyk, aktor szczerze jeszcze nieznany. Mam nadzieję, że się to teraz zmieni. Z Teatru Żeromskiego w Kielcach. Grał w kilku filmach, między innymi w Popiełuszce, ale taka duża rola pierwszoplanowa to jest jego pierwsza. Pierwsza, więc ja w ogóle wziąłem cały zespół Teatru Stefana Żeromskiego z Kielc do tego filmu i z Teatru Kubuś, także wszyscy aktorzy co do jednego zagrali. Oprócz takich naprawdę dużych nazwisk znanych, jak Janusz Habior czy Olgierd Łukaszewicz, pozyskałem też aktorów, którzy już od jakiegoś czasu nie byli na ekranie, jak Maciej Reisacher czy Ignacy Gogoleski, którzy też w tym filmie zagrali. Więc to jest taka mieszanka, powiedzmy. Ale główną rolę gra Marcin, gra jedną z głównych ról, ale głównego bohatera gra Wojtek Niemczyk. Polska dla pana, czym jest Polska? No, wielkie słowo, Polska. No to jest... Jest też taki, myślę, nasz duży zbiorowy obowiązek do tego, żeby dbać o ten kraj, dbać o jego tożsamość, o jego historię, bo my nie mamy się czego wstydzić. No, no niestety w ostatnim czasie ta historia została społeczeństwu w mocny sposób zobrzydzona i mam nadzieję, że no, film się też do tego przyczynił w pewnym sensie, bo jeżeli oglądamy filmy z poprzedniego systemu, no to widzimy, jak byli ci ludzie przedstawiani, no, więc wydaje mi się, że teraz jest taki czas, żeby to troszkę odkręcić, tak, że tak powiem brzydko, najwyższy czas, żeby zrobić troszeczkę tutaj taką rewolucję w tym temacie, bo wydaje mi się, że to jest no, już tak za późno, ale to trzeba wreszcie zrobić. A oprócz Żołnierzy Wyklętych, co jeszcze wymaga odkłamania? Czy myślę, że mimo wszystko jest bardzo mała świadomość jeszcze na przykład wśród wielu ludzi, czym był Katyń. No, ja zrobiłem etiudę o Katyniu, właściwie film fabularny powstał na ten temat tylko jeden. No, Amerykanie o samej II wojnie światowej nakręcili kilkaset filmów, więc wydaje mi się, że tutaj temat Katynia jest nieruszony. Tak naprawdę temat kampanii wrześniowej, chociaż Hubal tutaj na szczęście jest filmem, który chociaż już ma 40 lat ten film, no, ale który jednak oddaje klimat września, wspaniałe seriale, ale wydaje mi się, że wymaga teraz ten temat nowej perspektywy zrobienia filmu o polskim wrześniu. Co się wtedy tak naprawdę działo w naszym kraju, jak ta trauma wpłynęła na społeczeństwo. Jest masa takich historii samej konspiracji, które nie zostały zekranizowane. W jaki sposób doszło do aresztowania komendanta głównego Armii Krajowej. Prawda? Jak mocno spenetrowana była przez wywiad niemiecki struktura Armii Krajowej. To są tematy bardzo trudne, ale bardzo też filmowe. Takie tematy, które na nie jeden film dynamiczny, nowoczesny, film sensacyjno-historyczny się nadają. Więc
nasza historia jest kopalnią wiedzy no, na ten temat. Jak pan zabierał się za etiudę o Katyniu, czy miał pan jakieś takie, jak reagowali pana, nie wiem, wykładowcy w szkole, czy... Czy miałem, miałem wolną rękę, chociaż mówiono trochę, że po co takie tematy, prawda, już wsteczne, mocno do przodu trzeba, jeśli musimy robić coś nowego, jakieś takie tematy dzisiejsze. No ja akurat... Wsteczne? Tak. To jest też bardzo ciekawe słowo z komuny, z tego ideologicznego takiego pałowania. No gdzieś to pokutuje niestety. Wstecznym. No to... Wsteczne poglądy też były bardzo popularne wtedy za komuny. Dokładnie, dlatego wydaje mi się, że jest kwestią czasu, żeby te tematy wróciły, tylko naprawdę musimy je podawać w inny sposób. Te filmy muszą być inaczej realizowane, muszą być nowocześniejsze, muszą być dynamiczne. Nie można nie możemy oszczędzać na produkcjach, no bo widz dzisiaj jest wymagający niestety, jeżeli widzimy Szeregowca Ryana, czy widzimy Przełęcz Ocalonych. Jak te filmy są zrealizowane technicznie, no to naprawdę nie możemy z malutkim budżetem się na to porywać, bo jeszcze bardziej zniechęcimy widza, bo wtedy się robi efekt odwrotny. Młody człowiek, który dzisiaj widzi taki film i potem widzi polski film, który się dzieje w jednym pokoju, no to niestety, ale to nie wytrzyma, to tak nie gra. Konrad Łęcki, reżyser filmu Wyklęty. O czym myślisz? Zastanawiam się, jak długo jeszcze będziemy mogli być razem.